Cześć, nazywam się Kamil Kosela, znany też jako Moto Kulawy i jestem ambasadorem projektu Avalon Extreme. Motoryzacją interesowałem się od małego chłopca. Najlepsze wakacje dla mnie, mając 8-9 lat, to były wakacje u dziadków, gdyż pojechałem tam i tam dziadzio sadzał mnie na traktor i to było dla mnie niesamowite przeżycie, że mogłem pojechać samodzielnie tym traktorem pokierować. W wieku 12-13 lat potrafiłem samodzielnie prowadzić już samochód osobowy, auto prowadzić. Potem zaczęły się jakieś kolejne przygody, pierwsze przygody z tuningiem. Na początku motorynki, później pierwsze auto Fiat 126P. Miałem kolegów na studiach, którzy jeździli w Coyotesach i co oni wyciągali od siebie z samochodu, tak ja do siebie wkładałem. Odkupowałem od nich za jakieś tam nieduże pieniążki i te auto tuningowałem. I tak jakoś ta przygoda moja z motoryzacją się ciągle rozwijała. Później z każdym kolejnym autem, coraz jakimś tam mocniejszym, coraz szybszym, zaczęły się pierwsze starty w jakichś wyścigach z niedużymi sukcesami. Z biegiem czasu tą swoją pasję do motoryzacji chciałem przerodzić na jakiś tam sposób, nie tylko na życie, ale też na biznes. Zawsze myślałem o tym, że jak się uda robić w życiu to, co się kocha i jeszcze na tym zarabiać pieniążki, to będzie w ogóle spełnienie mojego marzenia. I tak powoli rozkręcałem swój warsztat tuningowy do momentu wypadku, który miałem na motocyklu w 2015 roku. Co ciekawe, że w dniu wypadku miałem podpisać umowę leasingową na hamownię i w dniu wypadku rano wystawiłem motocykl, którym się wysypałem tak naprawdę na sprzedaż. Nie? Także no, takie życie pisze historię. Później pierwsze półtora miesiąca w szpitalu to był dosyć ciężki czas. Tak naprawdę przeleżałem go i przepłakałem w poduszkę. Było kilka komplikacji i w sumie 3 razy z rodziną kazali mi się żegnać, gdyż mogło być ciężko. Mogłem z tego nie wyjść, aczkolwiek no, duże wsparcie rodziny, myślę o Paszność Boska i naprawdę bardzo dobrzy lekarze akurat tutaj w Instytucie na Szaserów mnie odratowali. Jak już trafiłem na salę rehabilitacyjną, to tak naprawdę poszło to jakoś z górki. Już, no, starałem się ćwiczyć coraz więcej, coraz mocniej, coraz bardziej chciałem wrócić do tej sprawności. I jakoś w tym kierunku to wszystko zmierzało. Wypadek miałem w kwietniu 2015 roku, we wrześniu wyszedłem ze szpitala. Trafiłem do Fundacji Avalon, żeby założyć sobie subkonto do zbierania pieniążków z 1%, gdyż dowiedziałem się, że można takie pieniążki zbierać, wykorzystywać je później na rehabilitację, na jakieś leczenie i inne rzeczy. I tam zobaczyłem na ścianie plakat, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest Sebastian Luty, ale patrzę, kurczę, co jest, kurczę, koleś na wózku, obok stoi Mitsubishi Lancer, przystosowany taki do wyścigów, kurczę, taka fajna rajdówka. Mówię, kurde, on da radę jeździć, to ja też muszę dać, kurczę, no ja też dam radę. I później jakoś tak to fajnie poszło wszystko z górki, pomogli mi dużo znajomi, pomogła mi rodzina. Na przykład koledzy z A3 klubu złożyli się dla mnie na pierwsze przystosowanie auta do samodzielnego kierowania i oprócz tego też na rehabilitację. Ludzie, z którymi wcześniej współpracowałem, też bardzo mi pomogli takie auto przystosować do jakichś pierwszych startów. Ktoś mi tam zrobił wydech, za co nie wziął pieniążków, wziął tylko za materiał. Ktoś mi auto wystroił, tu mówię o Przemku Teresowitku, który wystroił mi auto i też za to pieniążków nie wziął, po prostu chcieli mi pomóc do tej sprawy wrócić, gdyż no, nie była to tylko forma takiej fanaberii, ale tak naprawdę to też była forma rehabilitacji i powrotu do sprawności, czy do otwarcia głowy do tego, że siedząc na wózku nie trzeba siedzieć w domu i trzeba łamać ten stereotyp, który był od dawna w Polsce, że osoba na wózku to tak naprawdę tylko kocyk na nóżki, książeczka i z tyłu osoba do pchania. Czy tak samo jesteśmy sprawni, tak samo możemy uczestniczyć w różnych sportach, uczestniczyć w życiu towarzyskim, w życiu ekstremalnym tak naprawdę. No. W 2016 roku, czyli tak rok po wypadku, udało mi się pojechać na pierwsze wyścigi, jeśli chodzi o wyścigi równoległe, na 1/4 mili do Białej Podlaskiej. Natomiast w 2017 roku wziąłem udział w pierwszym Avalon Extreme Racing Cupie, który odbył się na torze w Łodzi. I razem z Piotrkiem Malczewskim udało nam się ten Avalon Extreme Racing Cup wygrać. To był taki pierwszy, można powiedzieć, większy sukces, tym bardziej, że to były moje pierwsze wyścigi po zakrętach, jeśli chodzi o wyścigi po wypadku. Od czasu tego pierwszego Avalon Extreme Racing Cup starałem się jak najbardziej zacząć rozwijać. Dużo pomogły wtedy szkolenia organizowane przez chłopaków z Race Day'a i wspólnie przez Fundację Avalon.
do tego jakieś tam wyjazdy na różne treningi, a to na torze Słomczyn, a to właśnie na torze w Ułężu, a to na torze w Łodzi, pomagały mi tak naprawdę przesuwać kolejne jakieś tam bariery, swoje ograniczenia, ograniczenia auta, te ograniczenia znajdować i starać się je wyeliminować, lepiej te auto dostosować. I tak z roku na rok wydaje mi się, że dzięki temu staję też się lepszym, szybszym kierowcą, bardziej precyzyjnym, można powiedzieć, bardziej powtarzalnym, jeśli chodzi o osiąganie tych czasów, że to jaki czas osiągam, to już często nie jest przypadek, tylko po prostu to, że jakąś tam linię, technikę jazdy wypracowałem i staram się to poprawiać. Tak z roku na rok starałem się uczestniczyć w dwóch cyklach imprez, czyli Race Day, to są wyścigi w formie time attack po zakrętach, oraz King of Poland, czyli wyścigi równoległe na 1/4 mili, czyli na dystansie 400 metrów. Jedna i druga dyscyplina wymaga maksymalnego skupienia, w jednej bardzo liczy się refleks i przystosowanie auta, i im auto mocniejsze tak naprawdę, tym więcej można wygrać, więcej uzyskać, aczkolwiek też technika samego startu, o to, żeby po prostu jechać w trakcji, to jest bardzo ważne. To mówiłem o King of Poland, jeśli chodzi o Race Day, no to wiadomo, czy no, każde pokonanie zakrętu, znalezienie takiego idealnego środka, złotego środka tak naprawdę, żeby dany tor przejechać, idealnej linii toru jazdy, też niekiedy wymaga przejechania nie tam 5, a czasami nawet 50 okrążeń. I tak naprawdę z sesji na sesję do końca dnia cały czas te czasy jakoś staramy się poprawiać. I najlepsze czasy, o ile pogoda pozwala, robi się dopiero na koniec dnia. Aby zacząć swoją przygodę z motorsportem, nie trzeba mieć jakiegoś super, hiper szybkiego auta tak naprawdę. Nie trzeba mieć milionów monet i nie trzeba mieć wsparcia czy dwóch mechaników na koło, jak to jest w WSMP. Natomiast wystarczą przede wszystkim chęci, wystarczy przystosowanie auta, które do samodzielnego kierowania nie musi być wcale drogie. Można najtańsze oprzyrządowania, nawet używane na OLX-ie, zaczynają się od 500-800 zł. Które można po prostu zakupić i gdzieś mechanik, jakiś znajomy nawet, czy przystosuje takie auto, po prostu to oprzyrządowanie zamontuje. Gdyż w większości polega to po prostu na przykręceniu tego oprzyrządowania do podłogi bądź do fotela, do szyn fotela oraz do pedałów, hamulca i gazu. Oczywiście no, musi być to auto w automacie. Przystosowanie takiego auta w manualu jest już dużo droższe, gdyż tam musimy zmienić również dźwignię zmiany biegów, dołożyć taką elektroniczną pompę sprzęgła, którą fotokomórka na dźwigni zmiany biegów będzie załączała i automatycznie to sprzęgło będzie się wciskało. Tak? Ja też swój pierwszy Avalon Extreme Racing Cup, który udało mi się wtedy wygrać, pojechałem jeszcze BMW w 3-litrowym dieslu z napędem na tył i tak naprawdę jedyne, co auto to miało zrobione, to przystosowanie tego samochodu do tego, że ja mogłem nim kierować, oraz jakiś tam program, delikatny wirus w silniku, tak? Pojechałem tam na zwykłej cywilnej oponie z pełnym wnętrzem, z pełnym środkiem, z wózkiem w bagażniku i udało się jakoś tam ten sukces wyjeździć. Wiadomo, później, żeby stawać się coraz lepszym, coraz szybszym kierowcą, no to trzeba było zmienić auto na coś szybszego. Trzeba było się rozwijać pod tym kątem, żeby rywalizować z tymi jednak sprawnymi zawodnikami, z tą czołówką przyjeżdżającą na takie imprezy typu Time Attack czy King of Poland. Aczkolwiek sam początek i to, czy załapiecie bakcyla, czy warto spróbować, czy to jest sport, coś dla mnie, no to możecie pojechać autem tym, którym jeździcie na co dzień tak naprawdę. Nikt was nie wygoni, nikt z was się nie będzie śmiał. Jeżeli chcecie, możecie się odezwać do mnie, ja jestem na większości tych imprez w Polsce i bardzo chętnie pomogę, bardzo chętnie pokieruję w danym kierunku, w którym byście chcieli podążać i czy wsiądę też na prawy fotel i coś podpowiem.
moje motto życiowe brzmi, że aby wygrać wyścig, trzeba wystartować. I jeżeli tak naprawdę nie spróbujecie, no to się nie dowiecie, czy to jest coś dla mnie, czy warto było, czy nie było warto. No, pozostaje wam albo cieszyć się z wygranej, bądź cieszyć się z nawiązania walki z tymi sprawnymi zawodnikami, albo po prostu no, pluć sobie w brodę, że kurczę, nie spróbowałem i nie wiem tak naprawdę, co by było gdyby. No.